Witam serdecznie, jest to wiadomość dla wszystkich. Jest to wiadomość dla wszystkich. Dzisiaj tak ponadplanowo chciałem się przyjrzeć takiej ważnej kwestii. Mimo że kiedyś już tam na pewno poruszałem ten temat, ale tak się jakoś złożyło, że dzisiaj nieplanowany temat powrócił i szybciutko chciałem porozmawiać o tym, podzielić się tym, jak to wygląda w praktyce, jak ja to widzę i że to jest patolka po prostu i że trzeba to zmienić. Dobrze, więc chodzi o odbieranie dzieci we Wrocławiu. Wrocław, takie miasto. Tam dopiero jest patolka, książkę chyba trzeba będzie napisać, być może jakiś jeden rozdział, sam napiszę tej książki o patolce we Wrocławiu. Wrocław, takie miasto, halo tu ziemia, gdyby co. Dobrze, więc wyraz patologia to jeszcze mógłby przejść, chociaż to też jest źle, jeśli we Wrocławiu jest patologia, ale no być może już lepszym określeniem będzie patolka, patolka we Wrocławiu. Więc sądy wcale nie rodzinne, jeszcze raz, sądy wcale nie rodzinne, które odbierają dzieci ojcom. Odbieranie dzieci ojcom przez sądy wcale nie rodzinne we Wrocławiu. I jak to tak wygląda? Karanie ojców, czyli mężczyzn, przez sprawy cywilne. Jak to tak mniej więcej ogólnie wygląda w porównaniu ze sprawami karnymi. Więc porównamy sobie dzisiaj tak na luzie, bardzo ogólnie, z przymrużeniem oka, jak wygląda taki ojciec spacyfikowany przez sąd wcale nie rodzinny wrocławski i z ewentualną pacyfikacją przez sprawy karne w sądach wcale nie karnych, we wcale nie polskich sądach, ale obcych lub okupacyjnych. Więc to są sądy okupacyjne, gdyby co. Gdyby ktoś miał tam jakieś problemy, żeby z tym zrozumieć, to z chęcią zapraszam się skontaktować po jakieś bardziej szczegółowe informacje. Wtedy wytłumaczę, że jest właśnie tak, a nie inaczej. Dobrze, więc od razu uprzedzam, że tutaj ktoś może wejść do tego pomieszczenia. Jakaś taka mniej lub bardziej korporacyjna dusza, więc będę musiał coś powiedzieć w jakimś dziwnym języku, albo dać pauzę lub przerwać nagrywanie, czy cokolwiek. Albo tu jakiś sprzęt, jak mam za kamerami, to może się odezwać i tak dalej, więc prosiłbym to mieć na uwadze. Oczywiście tradycyjnie wszystkich uprzedzam, że nikt tu nikogo nie zaprasza. A być może wręcz przeciwnie, więc każdy jest tutaj na tym kanale na własną odpowiedzialność i słucha lub ogląda. Najlepiej nie w czasie jazdy autem, bo ze względu na treść tych programów i słownictwo, jakie tutaj może się pojawić, mniej lub bardziej zaplanowane, więc może to wywołać jakieś emocje, kiedy się prowadzi jakieś autko, więc no lepiej nie słuchać tego, gdy się podróżuje autkiem. Więc tutaj wszyscy kochani jesteście na własne ryzyko i odpowiedzialność i ponosicie na własnej skórze własną odpowiedzialność za to, co w życiu robicie lub czemu podlegacie, albo na jaki kanał na YouTubie czy gdzieś tam wchodzicie, co oglądacie lub czego nie oglądacie, więc wszystko robicie na własną odpowiedzialność. Uff, przynajmniej to już żeśmy ustalili. Dobrze, teraz powracamy do właśnie takiego przypadku, gdy sąd wcale nie rodzinny,
we Wrocławiu, takie miasto na rubieżach jakiejś tam RP. Już od razu spieszę powiedzieć, że i jakaś taka RP, po prostu dlatego, że nazwa wam się waszego w cudzysłowie nie państwa zmienia. Część już może to dostrzega, a część jeszcze po prostu nie. Część nigdy tego nie dostrzeże z was i będzie tam no, nieuświadomiona, że tam była tam jakaś PRL, jakaś tam, a teraz nagle jest jakaś coś tam, nazwa, która nic z Polską albo z Rzeczpospolitą może nie mieć wspólnego ani do czynienia, więc powiedzmy tak uprzedzam, że reguły gry ogólnie mówiąc na waszych oczach są po cichu gdzieś tam pod stołem ugadywane, uzgadniane pomiędzy kilkoma stronami, po cichu pod stołem w tajemnicy, więc to już się dzieje na pewno i nie od teraz, tylko już jakiś czas, bo to wiele kwestii po prostu pod stołem trzeba dogadać, aby móc tubylcom w takim czy innym bantustanie, jak już będzie musztarda po obiedzie i będzie mleko wylane, to wtedy będzie można tym tubylcom w takim czy innym bantustanie powiedzieć o tym, jaka prawda jest. Oczywiście teraz mówimy o takim przypadku modelowym, który się dzieje gdzieś tam w kosmosie, na nie wiadomo jakiej planecie, która może lub nie musi być podobna do Ziemi i te sprawy. Moi wierni słuchacze, widzowie, subskrybenci wiedzą o tym. Więc załóżmy, że jest taki właśnie przypadek w tym kosmosie, że być może są tam jakieś kontynenty podobne lub nie, nieważne. Jest tam jakiś taki bantustan taki czy inny i się okazuje, że w tym bantustanie obok tam jakiś no, jakaś misja pokojowa, jest jakaś misja stabilizacyjna. Załóżmy, że to będzie na północy od jakiegoś bajora pomiędzy jakimś takim bliższym kulturowo bantustanem. To w tym jakimś takim dalszym kulturowo bantustanie z jakąś kałużą na północy oczywiście, w tym dalszym kulturowo bantustanie tam jakaś misja wcale niestabilizacyjna się może dziać od jakiegoś już czasu. Przedtem tam jakaś diabli wiedzą zaraza, na cholera wie co mogła być, która była ściemą, więc tak mogą. To jest case study number one, przypadek numer jeden, taki hipotetyczny, co by było, gdyby babcia wąsów nie miała i gdyby babcia dziadkiem wcale nie była, ok? Dobrze. Więc tam jakaś misja stabilizacyjna i te sprawy, tam jakieś duszyczki czy istoty odchodzą każdego dnia. Załóżmy 1000 sztuk tych duszyczek dziennie odchodzi, bo wiadomo, że jak jest misja stabilizacyjna, no to coś tam się no, może dziać. Nie wszyscy mogą ten eksperyment przeżyć i tak dalej. Więc ktoś sobie tam kiedyś pomyślał, że można nazwę zmienić bantustanu albo tam jakieś. O, tak jak w reklamach, w telewizorni, nie wiem czy kojarzyć tam, 2 w 1, 4, 5, 6, 7 w 1, tak? W tych reklamach w telewizorni. Dobrze, więc tutaj się może okazać w tym kosmicznym przypadku naszym tutaj, jak omawiamy, że ktoś kiedyś tam na górze dogaduje się pod stołem, żeby załóżmy taki jeden, drugi, trzeci, 15 bantustan właśnie połączyć cuzamen do kupy razem, żeby tubylcom no, nic na razie nie powiedzieć, ale żeby połączyć tam te 4 bantustany razem do kupy, żeby zmienić nazwę tego bantustanu. On tam może być bliższy, dalszy lub jakiś inny kulturowo, wiadomo. Bo jak się dwa dość mocno różniące się bantustany pomiędzy sobą łączy, to ta kultura taka kurczę, no może być jakaś taka zdeczko inna niż była przed tą misją stabilizacyjną, oczywiście. Dobrze, więc załóżmy w takim stanie, w bantustanie, no, tam mogą być jakieś sądy rodzinne i nierodzinne, tak czy nie? Czyli załóżmy sądy rodzinne teoretycznie
mogłoby się tym kosmitom, tym ufolutkom jakimś wydawać, że sądy rodzinne są po to, żeby dbały o dzieci, o dobro rodziny, o dobro rodziców i te sprawy, tak czy nie? Mówimy bardzo ogólnie i zachęcam właśnie do używania mózgu, szarych komórek, zwojów mózgowych i te sprawy. Każdego zapraszam do szerszego przyglądnięcia się wielu aspektom życia i tego, co tam w tej iluzji tam się wydarza w życiu każdego u Was. Dobrze, więc mamy już ten bantustan, mamy te sądy nierodzinne, także już załóżmy z samej nazwy by wynikało, że sąd, tak? Że sąd nierodzinny, no to załóżmy działałby inaczej lub odwrotnie od takiej korporacji prywatnej, która miałaby nazwę handlową sąd rodzinny, tak czy nie? Bo już tylko po prostu samo porównanie nazwy własnej korporacji, także sąd nierodzinny, powtarzam, sąd nierodzinny, no to po prostu wiadomo, że sąd nierodzinny, być może jego działalność, cele i tak dalej byłyby inne, dużo inne lub przeciwne. Tutaj niepotrzebne skreślić od razu właśnie po prostu zalecam. Czyli po prostu, że cele tej korporacji nierodzinnej mogłyby być dużo, 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 dużo inne niż gdyby to był jakiś sąd rodzinny, tak czy nie? Drugi taki przypadek, załóżmy, być może część zakuma, część nie zakuma, trudno, że nazwa własna, taka półkorporacyjna jest parszywa zmiana. Powtarzam, parszywa zmiana. Oczywiście załóżmy, że zmiana może być jakaś różna. Załóżmy, wcale zmiana nie musi być na lepsze. To tylko może być pozór, kłamstwo albo ściema, taka kosmiczna, totalna ściema, że jakaś zmiana musi iść w dobrym kierunku, czyli wydawałoby się, że to będzie jakaś taka lepszejsza albo dobrzejsza zmiana, skoro idzie w dobrym kierunku, tak czy nie? Ale załóżmy, jeśli ta zmiana idzie w kierunku jakimś takim innym albo przeciwnym od pożądanego, w kierunku jakimś takim złym, to nazwa tej korporacji ewentualnie mogłaby być parszywa zmiana. Więc załóżmy, jeśli już ustaliliśmy, że nazwa tej, w mianowniku, nazwa własna będzie parszywa zmiana tejże korporacji, no to wiadomo, że jakie będą cele tej korporacji, że one po prostu wcale nie będą dobre cele tej korporacji, tylko będą parszywe. Więc załóżmy, jeśli już byśmy porównali cele obu tych przykładowych i modelowych tutaj naszych przypadków, czyli parszywa zmiana i dobra zmiana, to by się okazało, że jest bardzo, bardzo, bardzo duża różnica pomiędzy działalnością korporacyjną tak zwanej parszywej zmiany w porównaniu z tą dobrą zmianą. No. Więc już jak część się może domyślać, że to jest taka parszywa zmiana, byłoby takim super jakimś określeniem. Dobrze, więc na Waszych oczach Wam się dużo rzeczy zmienia, ale nikt Wam tego oficjalnie nie powie. Wierzycie we wszystko, co widzicie w telewizorni, w reklamach, na YouTubie nawet, na przystankach, w MPK, w tramwajach, w pociągach, na dworcach, PKS, MPK, PKP, w metrze, widzicie wszędzie, nawet na biletach, kupujesz bilet na metro, czy na PKS, na MPK, gdzieś tam masz reklamy, czyli podlegasz temu, co widzisz. W autobusach są podwieszone różne małe monitory, telewizornie i tam właśnie pisze imieniny, przystanek jaki, pętla, czas przejazdu, imieniny, dzisiaj, na jutro, na pojutrze, która godzina i tak dalej. I załóżmy, pojawiają się w różnych językach, w różnych, nie tylko w polskim języku, różne reklamy też. Więc nie można uciec od tego i to wpływa na
oglądającego. Proste. Dobrze. Więc rzeczywistość po prostu się mocno zmienia na waszych oczach. Część jest mniej lub bardziej tego świadoma. Dobrze, więc sądy nierodzinne odbierają dzieci w tym modelowym przypadku ojcom, tym kosmitom, w tym kosmosie, na jakiejś planecie, gdzie to tam się wydarza. Tak? Czyli załóżmy, że sądy nierodzinne pacyfikują ojców, facetów, karając ich bardzo mocno, czasami nawet bez kwitów, bez dowodów, odbierają ojcom dzieci. Jest to po prostu kara najwyższa, czyli odebranie dzieci, zakaz kontaktu, zakaz zbliżania się do dzieci i tego typu badziewie. Czyli po prostu jeśli takiemu ojcu, kosmicie, w tym przypadku kosmicie, jakiemuś ufolutkowi i tak dalej, odebrano dzieci raz na zawsze po prostu, jeszcze gdy to są małe dzieci, no to sytuacja jest pozamiatana, cześć jak czapka, wszystko w temacie, ostatni gasi światło i zamyka drzwi. Więc załóżmy, porównajmy katusze i męki takiego ojca ufolutka, któremu sądy nierodzinne odebrały dzieci, w porównaniu z karą na przykład sądu karnego, sąd karny albo wcale nie karny, właśnie jak to by chociaż tak mniej więcej by wyglądało. Więc jeśli po prostu jakiś taki ufoludek płci męskiej otrzymałby karę karną sądu wcale nie karnego, tam jakieś więzienie kosmiczne by dostał i tak dalej, ileś tam lat, to załóżmy, będąc w tym więzieniu, otrzymawszy ten wyrok karny, to co tam jest? Hulaj dusza, piekła nie ma, rób ta co nie chce ta, wino, kobiety i śpiew, sale miłości, cele miłości, biblioteka, kapliczka, siłownia, spacerek z psem albo kotem z Żoliborza, na spacerniaku, fajne żarełko lub pasza dla kota albo pasza dla krokodyla, może tam po prostu być dawana, rozmowy do rodziny, bo taki kosmita, będąc w tym więzieniu, na pewno ma rodzinę, są tam jakieś telefony i tak dalej, załóżmy, i on ma prawo, aby sobie skorzystać z telefonu ileś tam minut tygodniowo, dziennie, czy jakoś tak to po prostu może być. W porządku. A jak jest grzeczny w tym pudełku, to może tam wylizać buty jakiemuś naczelnikowi pudełka, lub może być, ale nie musi być godzien, aby zawiązać mu w tych sandałach sznurówki temu naczelnikowi więzienia w tym kosmosie całym, o tam jakieś tam złagodzenie kary, coś i te sprawy, za złe zachowanie, wiadomo, że tam załóżmy już jak się odbębniło połowę kary i się było niegrzecznym, to tam już tam można wnosić o jakieś skrócenie kary lub zwolnienie albo wypuszczenie na wolność i te sprawy. No, można tam do jakiegoś prezia bantustanu napisać tam, albo do jakiegoś mitycznego, starożytnego dudasza na przykład. Można napisać tutaj panie szeryfie tego bajzlu w tym bantustanie, w tym kosmosie. Ja tutaj, Jan Kowalski, wiecie, to tylko przykład wziąłem. Jestem w tym grzeczny, więcej nie będę, przepraszam i tak dalej. I taki dudasz ma tam pieczątkę, czy coś tam, przybije bumagę i powie, no dobra, idź już, nie zawracaj mi tutaj głowy, mam ważniejsze rzeczy, idź już, zwracam ci wolność. Czyli tam specjalne ułaskawienie, skrócenie kary i te sprawy. Takie załóżmy w sytuacji, kiedy się w tym kosmosie całym na planecie ABC albo XYZ, czy jakoś tak, może się właśnie odbywać. Ale jak tutaj postąpić właśnie w przypadku, kiedy ojcu, kosmicie, sąd nierodzinny w tym kosmosie odebrał na przykład dwoje dzieci bez kwitów.
jeszcze raz, dwoje dzieci odebrał bez kwitów żadnych. Raz na zawsze klamka zapadła, że dzieci odebrane od razu w przedbiegach. W przedbiegach. No więc załóżmy tutaj osadzony w zakładzie karnym ma prawo, aby skorzystać z telefonu i na przykład zadzwonić do dzieci swoich, nie swoich, czy jakichś takich innych dzieci, na przykład, lub do matki dzieci, czy jakoś tak by to mogło być. Teraz mówimy bardzo, bardzo ogólnie, ale załóżmy ten ojciec kosmita, któremu sędzina albo jakaś taka inna szuja nierodzinna w tym kosmosie, w tym sądzie nierodzinnym, albo jakiś szmatławiec nierodzinny po prostu odebrał dzieci i zakaz kontaktów oznacza zakaz przekazywania pieniędzy, zakaz dzwonienia do dzieci i te sprawy. Jeszcze raz, są takie przypadki, że bez kwitów się odbiera dzieci. Jeszcze raz, bez kwitów. 6 lat temu na przykład, 6 lat temu. Więc załóżmy, zobaczmy, co tu na tej planecie Ziemia po prostu było od tamtych 4 lat. Jakaś zaraza, której nie było, która różne spustoszenia zrobiła, takie czy inne skutki uboczne, jakieś diabli wiedzą, jakieś ampułki, strzykawki, diabli wiedzą z jaką zawartością, diabli wiedzą, co, jak często powinna być taka odległość pomiędzy jednym zadziabaniem się, a kolejnym jakimś zadziabaniem się, skutki uboczne i te sprawy. Niektórzy mogą nie przeżyć tego eksperymentu, jeśli chodzi o dzieci, na przykład skutki uboczne i te sprawy. Teraz załóżmy, jest jakaś misja pokojowa w tym Bantustanie od strony północnej oczywiście, więc no, nie wszyscy mogą przeżyć tą misję pokojową i tam wszelkie zmiany w tym Bantustanie uzależnionym od tej sytuacji, co też wpływa na dzieci. Różna ilość przybyszy z kosmosu, która załóżmy zmienia reguły gry w takim Bantustanie. Wiadomo, że źródła energii po prostu drożeją i tak dalej. Więc załóżmy na tu i teraz po prostu ja nie wiem, czy moje dzieci żyją. No bo może być inaczej. Nie wiem, czy przyjęły jakąś daweczkę cholera wie czego na przeciw cholera wie czemu. Czy są jakieś skutki uboczne po cholera wie czym i tak dalej, jak się dzieci czują, czy zniosły te strzykawki dobrze, czy nie zniosły. Jest bieda w Bantustanie, tak mówią mi moi doradcy zagraniczni, więc nie wiem, czy moje dzieci mają na opłatę czynszu, na żywność, jedzenie, na paszę dla kota, na karmę dla krokodyla, na sianko dla chomików, czy mają na przejazdy MPK, PKS-em, PKP, na komunikację miejską, czy mają pieniądze, czy mają do szkoły na wyprawkę, na książki, zeszyty, tornistry i tak dalej. Jak trzeba było siedzieć w chałupie, to laptopy, internet, zdalne nauczanie, programy komputerowe, energia elektryczna, zasięg internetu, ilość internetu, jaki pakiet kupić i tak dalej, ciuchy jakieś trzeba się tam w coś ubrać i tak dalej, ubezpieczenie do szkoły, różne opłaty na komitet rodzicielski i tak dalej. Więc no, ja mam to zabronione, mimo że niczego nikomu nie zrobiłem, bo nie miałem takiego motywu nigdy. Więc zobaczcie, załóżmy, to się dzieje w tym kosmosie, tutaj case study number one, przypadek numer jeden, że jakiś szmatławiec kosmiczny albo piździelec kosmiczny w tym nierodzinnym, co, kochani, cały czas tutaj ogarniamy wspólnie, bardzo ogólnie taką korporację prywatną pod nazwą sąd nierodzinny. Jeszcze raz, sąd nie, tam taki wyraz nie. To by było nein, tak? Nie, keine albo nein. Tu chodzi o przeczenie w takich jakichś obcych językach.
czyli sąd nierodzinny, że tam jakieś szuje mogą być, szmatławce, piździelce w tym właśnie przypadku siedzieć i być, więc no taki szubrawiec nierodzinny, załóżmy, jeśli przyklepie na przykład odebranie dzieci bez kwitów, no to tak się po prostu dzieje, że po, załóżmy, 10 latach czy ileś, no nikt nie wiedział przed 10 laty, co będzie po 10 latach, że no nie mogę dzieciom kupić majtek albo skarpetki, tak? Wszyscy skarpetki, a jak dziewczynki, to jakąś bieliznę czy coś po prostu kupić, więc nie mogę do dzieci zadzwonić, żeby się zapytać, co kupić dzieciom. I nikt mi nie pomaga po prostu i tak dalej, więc no porażka, porażka. Dlatego też wnioskuję do wolnych, świadomych ludzi, sądów, suwerenów, kara śmierci dla każdego, kto swoje 3 grosze dorzucił do tego, że w tym przypadku kosmicznym odebrano mi dzieci bez kwitów, więc nie mogę im nic kupić, cokolwiek by to nie było, lub zadzwonić do dzieci, żeby się zapytać, czy może chcecie, aby coś wam kupić. Nie mogę, bo prawo mi zabrania. Prawo, prawo, takie prawo. Już muszę kończyć.